kiedy podjęto decyzję o deregulacji, wielu z nas było mocno zmartwionych. Te zmartwienie pana przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i moi jako wiceprzewodniczącego podzielali prezydenci federacji. Marek Majszak jest również prezydentem jednej z federacji i wspólnie postanowiliśmy coś zrobić. Było pierwsze podejście. Pierwszym podejściem była Konfederacja. No z pewnych względów to się nie udało. Nie było jeszcze, chyba nie był czas na tak ścisłą integrację wszystkich trzech organizacji zawodowych, zarządców. Ja mówię o tych trzech, które się liczą. Więc mieliśmy wsparcie też i naukowców. Pani profesor na przykład, za co serdecznie dziękujemy, to było bardzo też dla nas ważne. Bo nam mówiono, że my nie mamy racji. A pani profesor mówiła, że macie rację. Dlatego działaliśmy dalej i udało się nam dzięki dużej naszej takim samozaparciu i pójście na kompromisy. Ja chciałem z tego miejsca podziękować prezydentom wszystkich federacji za to, że bo to jest najłatwiej, bo jest najtrudniej powiedzieć, jak się z tego rezygnuje. Z czego się rezygnuje, żeby coś stworzyć, prawda? Mam swój ogródek i mi jest dobrze, ale trzeba było iść dalej, żeby dać na rynku jakąś jakość. Właśnie to, co powiedział pan doktor Marek Majszak. To była właśnie osoba, która cały czas mówiła, nie powinna nas interesować byle jakość. Nam nie chodzi o to, żeby rozdawać dyplomy. Nam chodzi o to,